Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianix. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na losowanie ostatnie. Oczywiście, proszę państwa, jednej, drugiej finału. Półfinał UEFA Euro 2023. Mój wymyślony turniej, proszę państwa, mamy lipiec. No i czas, proszę państwa, wylosować, kto zagra w półfinale i kto oczywiście, proszę państwa, będzie grać w finale i kto zdobędzie u mnie w FIFA 23 Mistrzostwo Europy. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. No i proszę państwa, lecimy. Wam pokażę, żeby mnie oszukiwać, tu pulę losującą w pucharku. Oczywiście nie wiem, jakie to są tutaj kraje. Oczywiście ja wymieszałem, żebym oczywiście nie oszukiwać, żeby wiadomo było, żeby było sprawiedliwie. Dobrze, to losujemy. Kręcę, żebyście sobie widzieli, że tutaj nie biorę. Dobrze, pierwsza karteczka. I mamy, proszę państwa, Chorwację. Więc Chorwacja do Olimpia Stadion. Zobaczymy, z kim zagrają. A Chorwacja, proszę państwa, zagra z Polską, proszę państwa. Ten mecz będzie rozegrany na stadionie Olimpia Stadion w Berlinie, proszę państwa. Więc no, będzie ciekawie. Z Chorwacją na pewno nie będzie łatwo. No, tutaj z Anglią pokonaliśmy 2-0. No i z Francją w 1/8 po rzutach karnych, jak pamiętacie. A pamiętacie, był Jakubix na gościem specjalnym meczu. Signal Iduna Park, grała Anglia z Polską. No i właśnie Polska pokonała 2-0, więc no w drugiej połowie daliśmy radę. Zobaczymy, jak będzie w półfinale, bo zobaczymy. Teraz na kolejną parę. Holandia, proszę państwa, na Signal Iduna Park. No i oczywiście ostatnia para, tak na formalności. Z Niemcami, proszę państwa, gospodarze tego turnieju będą grali na Signal Iduna Park. I proszę państwa, podsumowanie szybkie. Na Olympia Stadion w stolicy Berlina, Niemiec, będzie grać Chorwacja z Polską. I na Signal Iduna Park będzie mecz Holandia z Niemcami. Napiszcie w komentarzu, czy to losowanie było uczciwe, czy nieuczciwe. Czy jesteście strasznie ciekawi, czy Polska da radę z Chorwacją, czy nie. No zobaczymy, kto będzie w finale. Myślę, że mecz o trzecie miejsce sobie nagram. A co tam? Więc tak dla zabawy oczywiście, żeby nie było nudno na moim kanale. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje oczywiście kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!